Kampania społeczna Różni, ale równi. Zobacz człowieka. Celem kampanii jest uwrażliwienie krakowian na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nauczmy się rozmawiać. Zauważajmy się wzajemnie. Dzień dobry, z tej strony Marcin Ryszka. Jestem dziennikarzem sportowym. W sumie, gdybym miał tak powiedzieć, czym w życiu się zajmuję, to jest to sporo rzeczy, ale skoro znajdujemy się w Radiu Kraków, będę głównie opowiadał o mojej pracy jako dziennikarz sportowy. Od 5 roku życia jestem osobą niewidomą, jak to nazywam, przeszedłem na tą ciemną stronę mocy, zgasło światło w wyniku siatkówczaka, nowotworu siatkówki, ale jak widać, jestem osobą aktywną, zawodową, osobą, która stara się żyć, nazwijmy to normalnie, chociaż nie za bardzo lubię to słowo. Jako osoba z problemami dysfunkcji narządu wzroku myślę sobie, że jest kilka takich zachowań, które bardzo denerwują i bardzo przeszkadzają w takim codziennym funkcjonowaniu. Oczywiście biała laska jest to taki atrybut, akcesorium, które jest bardzo potrzebne dla osób niewidomych. Bez tego nie jesteśmy w stanie się poruszać płynnie po mieście. Kiedy przechodzę przez światła, kiedy idę sobie chodnikiem, nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś podchodzi do mnie i za tą białą laskę mnie ciągnie, mimo że chce pewnie dobrze, bo chce mnie gdzieś przeprowadzić, więc pierwsza taka zasada, nie łapiemy za białą laskę. Druga rzecz, kiedy widzimy osobę niewidomą z psem przewodnikiem, pamiętajmy o tym, że ten pies przewodnik jest w pracy, jego nie można dekoncentrować, nie można go głaskać, nie można mu przeszkadzać w jego codziennej pracy. Jednym z moich gości w Radiu Kraków był mój kolega Kuba, który opowiadał mi o tym, że pani w autobusie nagle postanowiła dokarmiać jego psa przewodnika. Takie zachowanie jest po prostu niedopuszczalne. Kiedy widzimy osobę niewidomą, zagubioną, która szuka, błądzi, widzimy, że nie do końca zdaje sobie sprawę, gdzie jest, wystarczy podejść, przedstawić się, zaproponować pomoc. Taka osoba sama powinna wiedzieć, jak jej pomóc. Jeżeli proponujemy pomoc osobie niewidomej, można wyciągnąć łokieć, można zaproponować złapanie za ramię, to jest taka bezpieczna pozycja. Pamiętajmy o tym, że osoba niewidoma idzie za nami, nie pchamy jej przed sobą, nie szarpiemy, przewodnik podąża jako pierwszy. Najczęstsze miejsce, gdzie szukamy pomocy jako osoby niewidome, to przystanek autobusowy. Kiedy widzimy osobę niewidomą, która stoi na przystanku autobusowym, wystarczy podejść, zapytać, na jaki numer autobusu czeka, albo w którym kierunku chce podróżować. To jest takie coś, co na pewno bardzo nam ułatwia takie codzienne życie. Apel ode mnie, wiadomo, że czasami może się wydawać, że niepełnosprawność to ogromny problem i że to czasami wydaje się, że koniec świata. Ja mam takie motto, że każdy z nas ma swoje życiowe K2. Moje hasło to nie widzę przeszkód i wszystkich zachęcam do tego, że nawet pomimo swoich problemów i tego, że czasem wydaje się, że coś jest niemożliwe, to żeby przełamywać to, udowadniać, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Jak widać, ja jako osoba niewidoma mogę również pracować, zarabiać na chleb jako dziennikarz sportowy, więc mam nadzieję, że taki krótki filmik zainspiruje Państwa do tego, żeby podążać taką samą drogą co ja i pamiętać o tym dobrym zachowaniu wobec osób z dysfunkcją narządu wzroku. Zapytaj, jak możesz pomóc.